zaczęło się. Dzień dobry, witajcie na kolejnym pikniku z Jezusem, który jest dzisiaj normalnym piknikiem, bo jest na łące, na naszym boisku, jak my to mówimy. I no miejmy nadzieję, że nas dzisiaj nic nie wygoni. Ostatnie dwie soboty było gonienia, pogoda, no była pogoda, tylko była niedobra pogoda. Ale dzisiaj będzie chyba dobry czas, tak mi się coś wydaje. Dobrze, ale na początku pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za tą pogodę, za to, że mogliśmy w końcu wyjść i mieć normalny piknik, i między tym możemy też Ciebie uwielbiać i wysławiać. Proszę Cię, pobłogosław nam ten czas, aby to był dobry czas. Proszę Cię również także o błogosławieństwo dla naszych przyjaciół, dla Jerego, Anu, dla Itana, bo dzisiaj rano umarł tata Anu. I prosimy Cię, Ty miej ich w swojej opiece teraz, kiedy mają ten czas żałoby, bólu. Pociesz ich serca, gdy ich poprowadź. A nam daj swojego ducha, aby nas prowadził w prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. Amen. 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 Ja proponuję na początku, prawda jedyna, gdzieś to powinno być tam na początku, jak macie tekst. Gotowa? Aleluja.
Uwielbiam imię twoje. To powinno być też gdzieś tam na początku. Uwielbiam imię twoje, Panie. Wywyższam cię i daję ci hołd. Wyciąga chwały twej staję. Z radością śpiewam ci pieśń. Uwielbiam imię twoje, Panie. Wywyższam cię i daję ci hołd. Chwały wystaje, z radością śpiewam i wie. O Panie Jezu, chcę wyznać, że ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować i ze wszystkich sił. Dajesz mi siebie, bym dalej żył. Uwielbiam imię Twoje, Panie. Przeciąga chwały twej staje, z radością śpiewam ci pieśń. O Panie Jezu, chcę wyznać, że ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować i ze wszystkich sił. Dajesz mi siebie, bym na wieki żył. O Panie Jezu, dzisiaj jest 8, tak? I don't know. Aha, rozdział 8. Tak. Rozdział 8. Ewangelia Marka, rozdział 8 i od pierwszego wersetu. A w tych dniach, gdy było z nim bardzo wielu ludzi i nie mieli co jeść, Jezus przywołał swoich uczniów, powiedział do nich: żal mi tych ludzi, bo już 3 dni przy mnie trwają, a nie mają co jeść. A jeśli odprawię ich głodnych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Wtedy jego uczniowie odpowiedzieli mu: skąd tu na pustyni będzie ktoś mógł nakarmić ich chlebem? I zapytał ich: ile macie chlebów? A oni odpowiedzieli: 7. Wtedy nakazał ludziom usiąść na ziemi i wziął te 7 chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi i kładli przed ludźmi. Mieli też kilka rybek, które pobłogosławiwszy, również kazał kłaść przed ludźmi. Jedni mieli do syta, a pozostałych kawałków zebrali 7 koszy. A tych, którzy jedli, było około 4000. Potem ich odprawił. Zaraz też wstał do łodzi ze swoimi uczniami i przybył w okolice Dalmanuty. Wtedy nadeszli faryzeusze i zaczęli się z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. On zaś, westchnąwszy głęboko w duchu, powiedział: dlaczego to pokolenie żąda znaku? Naprawdę powiadam wam, że żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu. I opuściwszy ich, ponownie wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. A uczniowie zapomnieli wziąć chleba i nie mieli ze sobą w łodzi nic więcej, oprócz jednego bochenka. Wtedy przykazał im: uważajcie i strzeżcie się zakwasu faryzeuszy i zakwasu Heroda. I rozmawiali między sobą. Powiedział tak, bo nie mamy chleba. Jezus, poznawszy to, powiedział do nich: czemu rozmawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Jeszcze wasze serce jest odrętwiałe? Macie oczy, a nie widzicie, i macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie. Gdy
przyłamałem tych 5 glebów dla 5000 ludzi. Ile pełnych koszów kawałków zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A gdy łamałem tych 7 chlebów dla 4000 ludzi, ile pełnych koszy kawałków zebraliście? A oni odpowiedzieli: 7. I zapytał ich: jakże więc nie rozumiecie? Potem przyszedł do Betsajdy i przeprowadzili do niego ślepego, prosząc go, aby go dotknął. A ująwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza miasteczko i plunąwszy na jego oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzi. A on spojrzał w górę i powiedział: widzę chodzących ludzi, jakby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i kazał mu spojrzeć w górę. I został uzdrowiony tak, że nawet z daleka widział wszystkich wyraźnie. I odesłał go do domu, mówiąc: nie wchodź do tego miasteczka i nikomu z miasteczka o tym nie mów. Wtedy Jezus poszedł ze swoimi uczniami do wiosek należących do Cezarei Filipowej. A w drodze pytał swoich uczniów: za kogo mnie ludzie uważają? A oni mu odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. Wtedy zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? A Piotr mu odpowiedział: ty jesteś Chrystusem. Przykazał im, aby nikogo o nim nie mówili. Zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez starszych, naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity, a po 3 dniach zmartwychwstać. A mówił to otwarcie. Wtedy Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować. Lecz on odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i zgromił Piotra, mówiąc: odejdź ode mnie, szatanie, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Potem przywołał do siebie lud wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich: ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu i dla Ewangelii, ten nie zachowa. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiekowi w zamian za swoją, cóż da człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem wstydzi mnie i moich słów wobec tego pokolenia cudzołożnego i grzesznego, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie chwale swego Ojca ze świętymi aniołami. Amen. Amen. Dzisiaj rano znowu zerwałem karteczkę z kalendarza. Nie miałem co prawda zamiaru czytać, ale ona tak jak dość podobna do tego, co przeczytaliśmy właśnie przed chwilką, szczególnie tej ostatniej części tego rozdziału. I dlatego pozwolę sobie jeszcze przeczytać. Mamy jeszcze? Dobra. Dobrze. Może. Słowa są z Ewangelii Łukasza z 14 rozdziału, werset 16 do 18. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, mniej mnie za wytłumaczonego. A historia jest taka. Przypowieść o wielkiej wieczerzy bardzo precyzyjnie przedstawia łaskę Bożą. Łaska została najpierw zaoferowana ludowi izraelskiemu. Teraz zaś używa jest wszystkim ludziom na ziemi. Już dawno wcześniej prorocy zapowiadali zbawczą łaskę Bożą, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. Zobrazowana jest w wieczerzy, na którą zaproszeni mieli przyjść z radością. Cóż z tej radości rozpoznajemy w pochwalnych słowach aniołów przy narodzeniu Jezusa? Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, którym ma upodobanie. Punktem centralnym tej uczty jest Jezus Chrystus. Żyjąc na ziemi, posiadał pełną Bożą akceptację. Był umiłowanym synem, radością Ojca. Ludzie są zaproszeni na wieczerzę łaski, która uosabia radość nieba. Co jednak czynią goście? Jak traktują Jezusa Chrystusa i Jego łaskę? I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Nie mówią od razu: nie chcemy przyjść, lecz zasłaniają się swoimi obowiązkami. Mówią: to niewłaściwa pora, jaka szkoda. Poszlibyśmy, ale nasze pole i woły nie pozwalają nam na dokonanie tego kroku. Odpowiedź innego też nie jest lepsza. Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Również każdy z nas otrzymał zaproszenie na Bożą ucztę. Czyż nie powinniśmy zrezygnować ze wszystkich wymówek i przyjąć Boże zaproszenie? Teraz jest właściwie czas, by przyjść w wierze do Jezusa.
dziękuję Ci za to zaproszenie, za to, że mogłem odpowiedzieć, mogłem wziąć ten krzyż i teraz codziennie mogę go nosić razem z Tobą. Dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś na tym krzyżu. Jesteś wielkim Bogiem i Zbawicielem. Za to, że odpuściłeś grzechy, oczyściłeś mnie. Czysty mogę przyjść na tą wieczerzę, na tą ucztę do Ciebie. Ty mnie, Panie Boże, usprawiedliwiłeś. Ty przez zmartwychwstanie pokonałeś śmierć i jesteś moim Panem i Zbawicielem. Chwała Ci za to. Cześć, uwielbienie. Amen. Ja tam jeszcze troszeczkę przygotowałem do śpiewania. Pośpiewamy, tak? Psalm 23. Psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Tak. Ostatnio śpiewaliśmy psalmy, prawda? No to jeszcze następny będzie. Ale powiedziałam psalm jest pasterzem moim. Oj, synu. Dobra. A ta perkusja to gdzie? Maestro? Maestro? Dajemy czy nie dajemy? Chcę do Ciebie podobnym być. Gdzieś strona dalej powinna być. Albo dwie. Chcę do Ciebie podobnym. Ja chcę do Ciebie podobnym. Do Ciebie podobny być. Naczyniem, które byś używać mógł, chcę do Ciebie podobny być. Ja mam teraz stronie szóstej. Ale moja strona szósta jest. Nie mamy. Nie ma? A jest pół na trzecią. Na trzeciej. O. A to jeszcze raz. Ja
szybciej musisz machać tymi. Rozgrzejesz się. Okej. Okay. Dobra, następne będą trochę szybsze, dobra? Na rozgrzanie. Okej. Okay. Może jak ojcie, dobra. Zobaczymy. Okej. Okay. Jeszcze trochę dla dzieci, bo w zeszłym tygodniu dwie dziewczyny wysłały do mnie wiadomość, że im się podobało. Podobało się, czy się nie podobało? Podobało się, tak? No to super. To co, przeczytamy teraz jakąś historię dla dzieci? Tak. Dobra. Możesz poczytać? Po polsku czy po angielsku chcesz czytać? Po polsku. Po polsku, no to chodź. Poczytasz po polsku, dobra. Kolejną historię jaką mamy? Jezus ukazał się swoim przyjaciołom. Czytasz? Tak? No to proszę, pani. Tylko głośno, dobra? Proszę bardzo. Olivia. Dobra. Tak, tutaj. Jezus ukazał się swoim przyjaciołom, tutaj zaczynamy, tak? No. Był. Ja przeczytam. Usiądźcie. Poczekajcie. Jeszcze, Licia, tak? Jesteś Licia. Dobra. Licia jeszcze potem nam przeczyta jeden taki wers, który będziemy mieli do zapamiętania z Biblii. Oliwka, też przyjdź bliżej. Ja będę za Licią. Dobra, to czytamy tak. Był niedzielny wieczór, w niedzielę po Wielkim Piątku. Tego właśnie dnia o poranku Jezus opuścił grób. Dziewczynki, ale chodźcie bliżej, bo potem będą pytania. Kobiety opowiedziały uczniom o pustym grobie, o aniele i o tym, że anioł powiedział, iż Jezus żyje. Piotr i Jan pobiegli, by zobaczyć pusty grób. Lecz anioła już nie ujrzeli. Teraz wszyscy uczniowie zgromadzili się w jednym pomieszczeniu. Zamknęli drzwi, ponieważ bali się. Myśleli, że wrogowie Jezusa mogą przyjść i zabrać także ich, skoro Jezusa już zabili. Piotr przybył właśnie z dobrymi wieściami i powiedział: widziałem Jezusa, mówił do mnie. Uczniowie pokiwali głowami i mogli uwierzyć, że Jezus opuścił grób i że naprawdę znów żył. Nagle rozległo się stukanie. Ktoś stał u drzwi. Głos powiedział: puśćcie nas, przynosimy dobre wieści. Był to Kleopas. Uczniowie znali go. Był ich dobrym przyjacielem. Otwarli więc drzwi. Kleopas wszedł wraz z innym człowiekiem. Twarze ich rozjaśniały. Gdy ktoś zamknął ponownie drzwi, Kleopas powiedział: widzieliśmy Jezusa, szedł z nami i rozmawiał. Powiedział nam, dlaczego musi umrzeć. Uczniowie rzekli: Piotr mówi, że też go widział. Lecz jak może on znowu być wśród żywych? Gdy nagle sam Jezus pojawił się wśród nich, stanął tam i powiedział do swoich uczniów: pokój wam. Uczniowie z trudem wierzyli swym oczom i uszom. Czy to był naprawdę Jezus? On pokazał im swoje ręce i stopy ze śladami pozostawionymi przez wbite w nie gwoździe. Pokazał im też swój bok, który został przebity przez żołnierza. Uczniowie nadal nie mogli uwierzyć, że to naprawdę jest Jezus. Lecz gdy on jadł kawałek ryby i miód, w końcu poznali, że jest wśród nich Jezus. Był to ich drogi mistrz. Na powrót żywy wśród nich. Wtedy Jezus powiedział im, dlaczego musiał umrzeć. Dawno temu Bóg obiecał wysłać Zbawiciela. Jezus powiedział uczniom, że to On jest Zbawicielem. Bóg posłał
posłał go, by umarł za grzechy całego świata i zbawił jego lud. Dlatego też lud ten może być z nim na zawsze. Jezus nie pozostał ze swoimi uczniami. Odszedł i nie widzieli go przez pewien czas. Lecz on powrócił, ukazywał się im przez 40 dni. Chciał, by byli pewni, że on żyje. Pewnego dnia Jezus spotkał się ze swoimi uczniami nad Morzem Tyberiackim i spożył z nimi nad wodą śniadanie. Innym razem ukazał się 500 przyjaciołom. Wszyscy oni widzieli go w tym samym czasie. Jakże byli szczęśliwi, że go zobaczyli. Oh. Dobra, będzie kilka kwestii do omówienia? Ja. Okej. No nie widzę. Poczekaj, zaraz będziesz też czytał. W jaki sposób Jezus zadziwił swoich uczniów tego wieczornego, niedzielnego wieczoru? Jak zadziwił? Co ten Pan Jezus zrobił w niedzielę? Czym byli zdziwieni, że co? Martwychwstał, tak? On ożył, tak? Tak jest. Dokładnie tak. Jak mogli się upewnić uczniowie, gdy go zobaczyli, że to jest Pan Jezus? Jak oni go rozpoznali? No Olcia? Co ten Pan Jezus takiego miał, co można było wiedzieć, że to był On? Po czym go poznali? Przebite miał ręce, nogi i bok, tak? Czyli to był ten sam Pan Jezus, który wcześniej wisiał na krzyżu, prawda? Bo nie ma dwóch Panów. Nie ma dwóch Panów Jezusów, dokładnie tak. Dlaczego my możemy być pewni, że to był Jezus? Nawet 500 osób widziało to. Widzieli to jest 500? 500. To jest 500 i to jest bardzo, to dużo osób widziało, prawda? Przez 40 dni. Zaraz. I my to mamy wszystko napisane w Biblii. I tam stąd wiemy, że Pan Jezus też żyje, prawda? Dobra. Widziałeś jeszcze tutaj? Przeczytasz coś? Ja. Poczekaj, ty też. Ty już szukaj. Jan 21, 1, 8. Lider przyjdzie nam przeczyta. Oto żyją na wieki wieków. Oto żyją na wieki wieków. Super. Dzięki. Dobrze. Fragment proponowany jest co? Jan 21, 1, 8, tak? To on ma po angielsku. Tak, ma po angielsku, bo on nie czyta. Znaczy, czyta trochę po polsku, ale lepiej po angielsku. Ale po angielsku. No właśnie. Dobra, no to teraz posłuchamy. To głośno. No. No, jedziemy. Zebedee and two others of his disciples were together.
hugging the net of net with fish. Okej, okay, super. Dobra, widzę te głodki, ale nie jedz ci jeszcze, bo zaśpiewamy dwie piosenki. A te piosenki są takie, że ja preferuję, żeby przed nimi nie jeść. Żeby brzuchy raczej były puste, bo one tak nie sprzyjają jedzeniu. I powiedziałeś, żeby mówiłem głośno, to mówię głośno. Mówisz głośno, to teraz śpiewaj głośno, dobra? Dobra! Okej, okay, cicho. Święty, uśmiechnięty. Dla dzieci. Super. Umiecie święty, uśmiechnięty? Tak. Taki mały, taki duży? Taki duży, taki mały? Taki duży. Taki mały, ja to nie wiem. To tańcz. To chodź, będziesz pokazywała, będzie tańczyła. Chodź. Taki. Poczekaj. Taki. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki mały może świętym być. Taki jaj, taki ty może świętym być. Taki jaj, taki ty może świętym być. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha mi się go jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha mi się go jak siebie samego. Taki duży, taki mały może święty być. Taki gruby, taki duży może święty być. Taki jaj, taki ty, może święty być. Taki jaj, taki ty, może święty być. Kto się nawróci, ten się nie smuci. Każdy święty chodzi uśmiechnięty. Tylko nawrócona jest zadowolona. Każda święta chodzi uśmiechnięta. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym być. Taki ja i taki ty może świętym być. Taki ja i taki ty może świętym być. Nic nie potrzebuję, zawsze się raduję. Bo święta załoga kocha tylko Boga. Nie potrzebuję, zawsze się raduję. Bo święta załoga kocha tylko Boga. Taki duży, taki mały może święty być. Taki gruby, taki chudy może święty być. Taki jaj, taki ty może święty być. Taki jaj, taki ty może święty być. Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? Są między nami w szkole i pracy. Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? Są między nami w szkole i pracy. Taki duży, taki mały może święty być. Taki gruby, taki chudy może święty być. Taki ja i taki ty może święty być. Taki ja i taki ty, może święty być. Brawo! Dla tych małych! I dla tych wielkich! O. Dobra, co, cieplej? Trochę cieplej? No w ogóle nie czuję się ten. Dobra, to teraz siadamy. Idziemy na czterech literach albo na trzech literach po angielsku. Tak? Każdy na jakiejś literze tam siada. Albo na kotku. Tak, raz, dwa, trzy. Dobra, siadamy i śpiewamy. I śpiewamy o ojcu Abrahamie. Znacie ojca Abrahama. Ojciec Abrahama! Który miał 7 synów, chociaż ja wyczytałem, że on. Chociaż ja wyczytałem, że on miał 8 synów, no ale w piosenkach o 7, więc będziemy śpiewać o 7. Może ten jeszcze 7, 8 się nie narodził. No. Dobra, śpiewamy? Znacie to? Tak, tak. Ojciec Abraham. Dobra. Ojciec Abraham miał 7 synów. 7 synów miał ojciec Abraham. A oni siedli i nic nie jedli. Tylko śpiewali sobie tak. Brawa, ręka.
Ojciec Abraham miał siedmiu synów. Siedmiu synów miał ojciec Abraham. A oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Prawa ręka, lewa ręka. Ojciec Abraham miał siedmiu synów. Siedmiu synów miał ojciec Abraham. A oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Prawa ręka, lewa ręka, prawa noga. Ojciec Abraham miał siedmiu synów miał ojciec Abraham. A oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Prawa ręka, prawa noga, lewa noga. Ojciec Abraham miał siedmiu synów miał ojciec Abraham. A oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Prawa ręka, lewa noga, prawe ramię. Ojciec Abraham miał siedmiu synów miał ojciec Abraham. A oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Prawa noga, lewa noga, prawe ramię, lewe ramię. Ojciec Abraham miał siedmiu synów miał ojciec Abraham. A oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Prawa ręka, prawa noga, lewe ramię, głowa! Ojciec Abraham miał siedmiu synów miał ojciec Abraham. A oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Koniec. Dobra. Zgłodnili, oni nie jedli, my musimy coś zjeść. Dobra. Panie Boże. Dziękujemy Ci za ten czas, za to uwielbienie, które mogliśmy Tobie oddać. Za to, że możemy wysławiać Twoje imię, możemy śpiewać, możemy czytać o Tobie, możemy się uczyć być Tobą, a Ty możesz być z nami tutaj. Chwałę Ci za to. Prosimy Cię, pobłogosław nam te dary, które będziemy spożywać ten czas i nas prowadź. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Cię jest Zbawco, wołaj.